Pięć rzeczy, których powinnaś unikać, gdy nadmiernie wypadają Ci włosy. Po pierwsze, farbowanie włosów od skóry głowy w pierwszych 3 miesiącach wypadania, dlatego że farby zawierają składniki drażniące i mogą wywoływać stan zapalny na skórze głowy, co może pogłębić problem wypadania włosów. Po drugie, prostowanie lub kręcenie włosów przy użyciu wysokiej temperatury, bo to może osłabić Twoje mieszki włosowe. Po trzecie, należy unikać też w tym czasie fryzur, które napinają skórę głowy, typu wysoki kok, kucyk lub ciasne warkocze. Po czwarte, odradzam też wykonywanie zabiegów typu trwała, keratynowe prostowanie, nanoplastia, bioplastia, złote proteiny, a nawet botoks na włosy, bo chemia stosowana w tych preparatach oraz użycie wysokiej temperatury może osłabiać mieszki włosowe. Po piąte, należy unikać chodzenia spać po północy, bo między 22:30 a 1:00 w nocy jest największe stężenie melatoniny w organizmie. A po co Ci melatonina? To hormon naturalnie wytwarzany przez nasz organizm w czasie snu i wpływa m.in. na wzrost włosów, ale jest również naturalnym antyoksydantem, który zmniejsza stres oksydacyjny, co spowalnia starzenie i siwienie. Co ważne, wykazuje również działanie przeciwnowotworowe. Wiedziałaś o tym? A może popełniałaś któryś z tych błędów?